prawo, którego akty przygotowują urzędnicy ministerialni, uchwalają posłowie, a w końcu podpisuje prezydent, obowiązuje każdego z nas, obowiązuje każdego obywatela. Każdy musi się stosować do obowiązującego w danym kraju prawa. Prawo reguluje niemal wszystkie dziedziny naszego życia, ale to, co jest dobre dla jednego, niekoniecznie musi być dobre dla drugiego. Na przykład pracownicy, jako pracownicy chcielibyśmy pracować na umowach bezterminowych i z długim okresem wypowiedzenia, a pracodawcy chcieliby mieć możliwość łatwego i szybkiego zwolnienia niewygodnego dla nich pracownika. Mają oni różne interesy. W trakcie tworzenia aktów prawnych takie właśnie różne interesy się ujawniają i nie ma w tym nic złego. Tak powinno być. Prawodawca jednakże powinien podjąć decyzję po zapoznaniu się ze wszystkimi punktami widzenia, poznając wszystkie argumenty i wybierając, podejmując decyzję najlepszą z punktu widzenia ogółu. Niestety nie zawsze tak się dzieje. Niektóre grupy interesu próbują wywierać czasem metodami pozaprawnymi naciski na osoby tworzące prawo. Wiele głośnych afer, na przykład takich jak afera Rywina czy afera hazardowa, dotyczyły właśnie niewłaściwego wpływania na kształt rozwiązań legislacyjnych. Dlatego niezwykle ważnym jest, aby akty prawne powstawały w sposób przejrzysty i zapewniający wszystkim zainteresowanym danie takich samych warunków do wyrażenia swojej opinii, do przedstawienia racji. I tu otwiera się pole dla działań strażniczych. Organizacje strażnicze mogą przyglądać się procesowi legislacyjnemu, zarówno w nim bezpośrednio uczestnicząc, jak i analizując dokumenty, które dostępne są na stronach np. rządowego procesu legislacyjnego czy Sejmu. Mogą sprawdzać, kiedy rozpoczął się proces konsultacji, ile trwał, czy każdy miał możliwość przedstawienia swojej opinii, czy otrzymał odpowiedź. Wreszcie, czy czyjeś argumenty wzięto pod uwagę, a czy je odrzucono? Czym umotywowano podjęcie takiej decyzji? Czy jakiś podmiot nie wpływał na kształt aktu prawnego poza procesem konsultacyjnym? Jeżeli zauważy się jakieś nieprawidłowości, trzeba protestować, trzeba o tym mówić, trzeba przedstawiać komunikaty, wysyłać je do prasy, mówić o tym, że należy poprawić sposób tworzenia prawa i czy też zmieniać jego uregulowania. Tego typu działanie, zarówno monitoringowe, jak i rzecznicze, od prawie 10 lat podejmuje Fundacja imienia Stefana Batorego, między innymi poprzez Obywatelskie Forum Legislacji. Członkami Obywatelskiego Forum Legislacji są przedstawiciele organizacji pozarządowych, firm prawniczych, akademicy, ale także lobbyści. My w ramach naszego działania, w oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie, sformułowaliśmy postulat konieczności uregulowania procesu legislacyjnego na poziomie ustawowym. Ten postulat przedstawiliśmy zarówno premierowi, jak i prezydentowi. Odpowiedzią rządu było przyjęcie pod koniec 2013 roku nowego regulaminu pracy Rady Ministrów. Wniósł on kilka pozytywnych zmian, na przykład konieczne jest przygotowywanie raportu z konsultacji, czy też obowiązek uzgodnienia, zaproszenia na konferencję uzgodnieniową wszystkich, którzy przedstawili uwagi do projektu. Uważamy jednak, że to nie jest wystarczające, ze względu na to, że regulamin jest po prostu uchwałą Rady Ministrów, nie jest aktem powszechnie obowiązującym. Naszym zdaniem to przyjęcie reguł tworzenia prawa, a już na pewno prowadzenia konsultacji i tworzenia OSR-ów, powinno być domeną ustawy, powinno być uregulowane na poziomie ustawowym. I monitorowanie procesu legislacyjnego, obserwowanie, czy ten nowy regulamin pracy ministrów zmienia proces stanowienia prawa na lepsze, czy też nie, czyni go bardziej przejrzystym, bardziej partycypacyjnym oraz czy działania na rzecz ustawowego uregulowania procesu prawa jest najważniejszym zadaniem na najbliższe miesiące.